Dzień dobry Państwu. Ja bardzo lubię przyjeżdżać do Sącza, mam tu sporo znajomych. Wczoraj się spotkałem z Maćkiem Korzymem, pogadaliśmy trochę tutaj o Sandecji, o tym, co się dzieje w mieście. Ale wracając do meczu, porażka. No, przegraliśmy 1-0. Myślę, że bramka z niczego po trzech przegranych piłkach w środku pola doprowadziliśmy do sytuacji, że straciliśmy bramkę. W pierwszej części meczu mieliśmy trzy bardzo dobre sytuacje do strzelenia. Zaczęliśmy drugą połowę też bardzo dobrze od sytuacji. Mieliśmy podszeczkę, mieliśmy piłkę meczową Igora Korczakowskiego. Nie potrafiliśmy strzelić bramki, dlatego po prostu przegraliśmy. Druga rzecz, żeby było jasne, bo pan sędzia sobie tam napisze w protokole, co będzie uważał za stosowne. Dostałem żółtą kartkę za to, że pytałem, kto wygrał pozycję, panie sędzio. Mówię o sytuacji tutaj przy linii bocznej, więc pan sędzia mi dał żółtą kartkę i zapytałem po raz drugi, panie sędzio, kto wygrał pozycję, więc pan sędzia dał mi czerwoną kartkę. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Druga sprawa, jeżeli nie będzie VAR-u, jeżeli nie będzie tutaj jeszcze pomocy po to, żeby te rozgrywki, czy Pucharu Polski, czy drugiej ligi na szczeblu centralnym, czy innego rozwiązania, chociażby challenge, który jest wprowadzany w UEFA w piłce kobiecej, jest testowany, no to będziemy mieli po prostu różne dziwne rzeczy i przypadki losowe, które mogą się zdarzyć. Sandecji życzę, żeby dalej sobie tam grali w tym pucharze. No i tyle. My niestety przegrywamy pierwszy mecz od pół roku. Musimy się pozbierać, bo jeszcze nam zostały jeden mecz u siebie i trzy wyjazdy ligowe i chcemy ten rok dobrze zakończyć, chociaż chcieliśmy zakończyć następną rundą w tym pucharze, ale się nie udało. I to jest też moja osobista porażka, bo jeszcze przez tyle lat nigdy nie awansowałem z tego momentu, bo zawsze gdzieś tutaj odpadały moje zespoły, czy odpadały zespoły na tym poziomie i tego mi się w tym roku nie uda zrobić. Dziękuję bardzo. Właśnie o tę serię, która się dla Was niestety zakończyła, imponującą serię, to tym bardziej boli, że też raz już się zakończyła, dwa z trzecieligowcem akurat w tym przypadku. Jak Pan do tego podchodzi? Czy wie Pan, czy z trzecioligowcem, to ja dojdę tutaj znowu do, bo Pan mnie tutaj już wywołał do tablicy, to jest pytanie, że w tej edycji Pucharu Polski, kto jest trzecioligowcem? Czy Sandecja, czy tak, Pogoń Grodzisk? Chyba Pogoń Grodzisk reprezentuje trzecioligowców, bo wygraliśmy regionalny puchar, tym bardziej, że Sandecja grała w rundzie wstępnej, czyli tam, gdzie grali drugoligowcy. To pytanie, dlaczego my gramy na wyjeździe w Sączu i zrobiliśmy ponad 2,5 tysiąca kilometrów teraz w meczach. Powinniśmy grać u siebie i pewno ten mecz inaczej by wyglądał, ale widocznie taka jest decyzja niezrozumiała tych, co rządzą piłką. No mówiąc o drugoligowcu, też myślałem, że faktycznie drużyna idzie jak burza w rozgrywkach drugoligowych, bardzo dobrze sobie radzi. No, na pewno tak, no to jest zauważalne, zrobiliśmy 39 punktów, nie przegraliśmy meczu w lidze, to ta statystyka nam została i statystyka nam została, że u siebie nie przegraliśmy 23 spotkań i myślę, że musimy się sprężyć przed meczem z Hutnikiem, bardzo groźnym zespołem, żebyśmy tą serię podtrzymali i też zrobili jak najwięcej punktów, bo myślę, że utrzymanie Pogoni w drugiej lidze jest na wyciągnięcie ręki, ale jeśli ugramy jeszcze sporo punktów w tych czterech meczach, to będziemy sobie stawiać cele ambitniejsze i dużo wyższe. I czeka nas zima przemyśleń. Czego to zacząć? Przede wszystkim gratulacje dla drużyny za wynik, za walkę, za zostawienie zdrowia na boisku. Było widać, że każdy z zawodników pracował na całej długości, szerokości boiska, zostawili serce i o to chodzi w piłce. Chciałem podkreślić też, że nie był to łatwy mecz, szczególnie dla zawodników, którzy dłużej nie grali, bo dostali szansę w tym pucharze ze względu na pauzę czterech zawodników. Zawodnicy, którzy mniej grali, dzisiaj dostali szansę i nie jest to łatwe dla nich, bo nie jest łatwo wejść, jak się mało gra w lidze, a dzisiaj to naprawdę udowodnili mi, że trzeba na nich stawiać, że jest rywalizacja, że potrafią też pociągnąć w takim meczu drużynę. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję im za ten mecz. Chciałbym podkreślić też dobrą pracę sędziów, bo naprawdę gra była płynna
i nikt z arbitrów, żaden z arbitrów nam nie przeszkadzał, także to też bardzo ważne. No i czekamy teraz na kolejnego rywala. Czasu do odpoczynku nie jest za dużo, bo w sobotę też bardzo ważny mecz ligowy i musimy się jak najszybciej zregenerować i kolejny mecz jakby zapunktować, bo jeszcze chcemy tych punktów w lidze też dorzucić. Co do Pucharu Polski, skoro już pan tutaj nawiązał, że sam raz będzie czekać na kolejnego rywala, jakiś wymarzony rywal na kolejną rundę, może znowu Ekstraklasa, bo wiemy, że z Krakowem poszło bardzo dobrze. Nie mam wymarzonego. No, kto bierzemy losowanie, kto przyjedzie, to na pewno będziemy przygotowani. Na pewno ten mecz z Krakowem też chłopakom dodał dużo pewności siebie, bo kto by nie przyjechał, to widać, że tworzymy wyrównane spotkania. Wspomniał pan, że ci zawodnicy, którzy grali dzisiaj, też w związku z absencją wielu innych zawodników, wcześniej grali mniej. No tutaj dobry przykład tego zawodnika, który bramkę strzelił, tak? Czyli Karol Smajder, nie miał zbyt wielu meczów jak na razie w tym sezonie. Czy to też nie jest teraz trudność dla trenera, co zrobić z tym fantem, że powiedzmy zawodnik, który wchodzi, gra dobry mecz, strzela do tego zwycięską bramkę, to duża zagwozdka teraz, co robić ze składem na kolejny mecz ligowy? To jest taki pozytywny problem, tak? Chciałbym mieć takie problemy, także o to się nie martwię, jeżeli będą dawać sygnały na boisku, to ja się z tego cieszę. Czyli teraz chwila radości, ale wspomniał pan już, że bardzo mało czasu oczywiście jest do kolejnego meczu ligowego. Sandecja jest liderem, ma całkiem niezłą przewagę, ale pewnie jest takie nastawienie, żeby tutaj cały czas utrzymywać to albo tę przewagę powiększać, tak? No bo rozumiem, że walka o drugą ligę cały czas trwa. Tak, to jest jeszcze, dopiero jesteśmy w połowie sezonu, także musimy tych punktów jeszcze zbierać. Zostały 4 kolejki, trzeba się starać, żeby jak najwięcej z tych meczów wygrać i spokojnie w przerwie odpocząć, przygotować się do drugiej rundy.